Jako gospodarz pozwoliłem sobie być autorem tego panelu, który właśnie w tej chwili rozpoczynamy. To jest moja idea, mój pomysł i chciałem w ten sposób zaznaczyć swoje poglądy, które pewnie część z Państwa zna. Moją jedyną partią, do której należałem, to była Unia Polityki Realnej od roku 89, ale no, rozstaliśmy się i praktycznie ze środowiskiem pana Janusza Korwin-Mintkę chyba w sposób już bezpowrotny. Natomiast idee zostały i dlatego jest ten temat, temat gospodarczy, który bardzo często w naszym środowisku jest pomijany. Ja uważam, że niesłusznie. Ja uważam, że przyszłość to jednak głównie gospodarka. Wiadomo, że na fundamencie bardzo istotnym, po pierwsze dekalogu, a po drugie na fundamencie wiedzy historycznej, ponieważ bez tej wiedzy będziemy zmuszeni na powtarzanie tego, cośmy już przeszli. Póki co chciałbym przedstawić naszych wspaniałych gości. I tak, mamy przede wszystkim przedstawiciela partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość, panią wiceprezes Beatą Szydło. Witamy serdecznie. Zaprosiłem pana Janusza Szewczaka. Witamy serdecznie. Pan Janusz Szewczak jest nam znany przede wszystkim jako człowiek odpowiedzialny za stronę ekonomiczną, główny ekonomista SKOK-ów, czyli spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. I trzeci nasz panelista, pan Ireneusz Jabłoński. Witam serdecznie. Pan Ireneusz Jabłoński jest no, moim kolegą z naszej byłej partii, bo poznaliśmy się właśnie w Unii Polityki Realnej. Jest członkiem zarządu Centrum imienia Adama Smitha. Czy kryzys gospodarczy jest? I stawiam taką tezę, że moim zdaniem nie, natomiast kryzys finansów publicznych do tego doprowadzi. Można by powiedzieć tak, że to jest takie pytanie retoryczne. W moim przekonaniu kryzys jest. Tylko wszystko zależy oczywiście od tego, jak ten kryzys będziemy definiować. W finansach publicznych, a szczególnie w ostatnim czasie zarządów pana ministra Rostowskiego, to widać widocznie, że można stosować różnego rodzaju zabiegi i różnego rodzaju sztuczki, żeby wykazywać, że kryzysu nie ma, czy nawet mamy, jeżeli potrzebna jest taka propaganda polityczna, w pewnym momencie pokazywane, że jest dobrze. I w pewnym sensie można powiedzieć tak, że biorąc pod uwagę te liczby, które są pokazywane i mieszczą się właśnie w tej retoryce, która jest potrzebna akurat, tak jest. Ale jest jeszcze druga warstwa, ta, która bardziej mnie interesuje jako polityka, i sądzę, że też Państwa tutaj siedzących na tej sali, czyli to, jak żyje się Polakom. Czyli czy my odczuwamy ten kryzys realnie, my jako obywatele naszego kraju. I tutaj można powiedzieć w ten sposób, że rzeczywiście przez ostatnie lata, kiedy słyszeliśmy o tym, że nie tylko Europa, ale cały świat pogrąża się w problemach finansowych, Polska w miarę nieźle na tym tle liczbowo, to o czym mówiłam wcześniej, liczbowo się prezentowała. Ale jeżeli Państwo wsłuchacie się w słowa Donalda Tuska, które on niedawno wypowiedział, powiedział tak, że teraz nas czeka kilka miesięcy bardzo trudnych. On powiedział, że będzie katastrofa. Czyli można by to powiedzieć tak, zagramy w piłkę, a jak się skończy, jak ostatni gwizdek wybrzmi na stadionie, no to wtedy pewnie okaże się, że jest gorzej niż jest w rzeczywistości. Więc moja odpowiedź na pytanie pana Jerzego jest taka, że ja uważam, że kryzys jest. Jest ten kryzys faktyczny, realny, który dotyka Polaków. I jest ten kryzys, który jest w tej chwili trochę zamieciony pod dywan przez rząd w celach propagandowych. Jest ten kryzys, który w polskiej gospodarce jeszcze nie jest tak bardzo widoczny, ale jeżeli przeczytamy dane dotyczące, pewnie tutaj panowie będą to dokładniej rozwijali, bo mają większą wiedzę ode mnie na ten temat, ale ten dane liczbowe dotyczące czy produkcji, czy sytuacji polskich przedsiębiorstw, to widać już po danych
z tego obszaru, że sytuacja zaczyna być coraz trudniejsza? Otóż, proszę Państwa, moja opinia jest taka, że mamy bez wątpienia bardzo poważny kryzys państwa, natomiast jego instytucji i sposobu prowadzenia naszych spraw wspólnych. Natomiast na tym tle w najmniejszym stopniu, póki co przynajmniej, dotknięta jest tym kryzysem sfera ekonomiczna, a dlatego, że gospodarka to nie jest budżet państwa, to nie są rynki finansowe i to nie jest giełda. To są przede wszystkim przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy i pracownicy w nich zatrudnieni. I ci relatywnie radzą sobie póki co jeszcze zupełnie nieźle, w przeciwieństwie do tych, którzy zarządzają finansami publicznymi. Nie tylko na poziomie rządu, ale również wielu samorządów. Zatem jeżeli będziemy mieli w najbliższym czasie również kryzys gospodarczy, to on będzie wynikał z złego zarządzania finansami publicznymi i nadmiernym obciążaniem sfery wytwórczej, która już dzisiaj generuje raptem 2-3% wzrostu gospodarczego zwanego powszechnie bogactwem narodowym, ale to nie jest ta dynamika, która jest dla nas właściwa. Ponieważ każde społeczeństwo, w tym społeczeństwo polskie, społeczeństwo na dorobku, relatywnie młode i relatywnie głodne sukcesu, nie ma potencjału wzrostowego zero, od którego mamy liczyć, prawda, te 2, 3 czy 3,5%. Nasz naturalny potencjał wzrostowy ukształtował się w latach 70., kiedy było jeszcze w latach 90., kiedy była względna swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. I wtedy przypomnę, że potrafiliśmy wypracować bez pomocy Unii Europejskiej, bez kapitałów, znacznie mniejszą znajomością przedmiotu sprawy niż dzisiaj, 6-7% w skali roku. I to jest dla naszego społeczeństwa właściwy poziom. Zatem wszystko, co jest poniżej tego wskaźnika, to jest niewykorzystanie potencjału, który w naszym społeczeństwie drzemie i który, jak już pokazaliśmy, w warunkach trudniejszych potrafiliśmy wykorzystać. Zatem nie kibicując może temu, żeby rzeczywisty czy faktyczny kryzys gospodarczy, tak jak go obserwujemy u naszych zachodnich sąsiadów, czy południowych, jeszcze bardziej południowych, w sensie południa Europy, prawda, a nie granicy polskiej, dotarł, mamy jeszcze chwilę na to, aby poprzez zmiany strukturalne odsunąć widmo kryzysu, które, powtórzę, jeżeli nastąpi, to będzie wynikiem fatalnego zarządzania finansami publicznymi. Bo jak pokazuje doświadczenie zarówno biednych, jak i bogatych krajów Europy, szczególnie południa, finansowanie konsumpcji, finansowanie standardu życia i funkcjonowania państwa na kredyt ma krótkie nogi. Kredyt ma to do siebie, czy pożyczka, że zawsze trzeba ją oddać z odsetkami. Im bardziej robi się sytuacja napięta, im trudniej jest oddawać części pożyczonych pieniędzy, tym odsetki są wyższe. I warto, żebyśmy my z tej lekcji, którą dzisiaj dostają Grecy, Portugalczycy, Hiszpanie, a być może za chwilę Francuzi, podprowadzeni panem prezydentem Hollandem, wyciągnęli wnioski w inny sposób, niż pisał to mistrz Kochanowski w pieśni o spustoszeniu Podola. Witam państwa serdecznie, proszę państwa. No tak, jakby popatrzeć na ilość sprzedanych najdroższych modeli Ferrari w zeszłym roku w Polsce, to jesteśmy w światowej czołówce. Bodajże około 20 modeli zostało sprzedanych, czyli nie ma kryzysu, w tym aspekcie nie ma. Jakby popatrzeć na majątek ministra finansów naszego obecnego, o wdzięcznym pseudonimie Tajfun Vincent, to on zgromadził majątek 60-milionowy. Więc można powiedzieć, no, że nie ma kryzysu, prawda? Zarabia tam, zdaje się, kilkanaście tysięcy jako ten minister, a 60 milionów uzbierał chłopak przez parę lat. Więc nie ma kryzysu, nie ma. Jakby popatrzeć jednak z drugiej strony na jakość naszego państwa, na te podstawowe obowiązki państwa wobec obywatela, to kryzys jest dramatyczny, no bo popatrzmy, służba zdrowia, no dramat, lekarstw brakuje dla chorych na raka, no i to jest taki sobie tam problem, prawie jak tej matki Madzi tamtej, prawda, małej, tej samej jakości. Jakby popatrzeć na polskie koleje, to są odcinki dzisiaj w Polsce, które przed wojną, przed drugą wojną światową przejeżdżało się szybciej niż obecnie. No to chyba jest kryzys, prawda? Jakby popatrzeć na poziom tożsamości Polaków już w tej chwili, ich zagubienia w dużej mierze, ogłupienia w dużej mierze
no to jest olbrzymi kryzys, kryzys moralny, kryzys społeczny, jest niesłychanie szeroki. Wracając do tego kryzysu, bo kryzys nam się kojarzy jakby, prawda, z tą sferą ekonomiczną, finansową przede wszystkim, no to jednak jeśli by dzisiaj popatrzeć na poziom emerytur w Polsce, to jest dramatyczny kryzys. Przecież to są świadczenia średnio na poziomie jakichś zasiłków dla najuboższych w krajach Unii Europejskiej. A przecież my mamy ceny już w tej chwili jak Niemcy czy jak Francuzi w wielu dziedzinach, a nawet wyższe w wielu aspektach, prawda? Koszt utrzymania mieszkania, gaz, energia elektryczna. Proporcjonalnie do naszych dochodów to są najwyższe stawki w Europie, niewątpliwie wśród tych zamożnych krajów unijnych, no bo rzeczywiście jeszcze tam gdzieś za nami jest Bułgaria, Rumunia, czasami kraje bałtyckie, no ale to chyba nie do tego poziomu byśmy się chcieli równać jednak mimo wszystko. Więc mamy cały szereg tych kwestii ekonomicznych, finansowych, które na pozór wyglądają inaczej. Ten wzrost gospodarczy, prawda, na poziomie 4-procentowym w zeszłym roku, w tym roku 2,5-procentowym. No tylko ja się pytam, no to u nas jest ten kryzys, czy go nie ma, skoro Polacy jednak wolą siedzieć na zasiłku w Irlandii i mimo, że premier apelował, wracajcie tutaj do kraju, to jakoś nikt go nie posłuchał i wolą te 180 euro, prawda, tygodniowo niż pracę na etacie w Polsce. Jeśli chodzi o emigrację ludzi młodych i wykształconych, to są przecież wielkości absolutnie kryzysowe, porównywalne z dewastacją jakąś wojenną praktycznie. 2 miliony ludzi, prawda, którzy uciekają stąd, bo nie widzą tu przyszłości. Jeśli chodzi o ilość urodzeń, dzieci, no to jest dramatyczna zapaść, to jest wielki kryzys. Polki wolą rodzić dzisiaj w Anglii i tam, proszę Państwa, od 2004 roku urodziło się ponad 120 tysięcy polskich dzieci i one już nie będą raczej Polakami, one nie wrócą, no bo po co tu mają wracać, prawda? Być może niektórzy z tych rodziców wrócą, ale te dzieci będą już tam. Czyli patrząc na to, że Polka woli rodzić w niemieckim Schwedt po drugiej stronie Odry, a nie u siebie w kraju, to jest kryzys. Jeśli ekspedientka po tamtej stronie Odry zarabia w Lidlu 1200 euro, a po drugiej stronie tej rzeki 1200 zł, to jest kryzys. Więc mnie się wydaje, że trudno jest dzisiaj mówić precyzyjnie o kryzysie, bo jeśli przejdziemy na taki, bym powiedział, standard naszego życia, standard tego, co państwo winno minimum wykonywać wobec obywatela, to jest dramatyczny kryzys. A to, że mamy dzisiaj więcej samochodów, kolorowe telewizory, w Bangladeszu też mają kolorowe telewizory, prawda, i tam ludzie za 2 dolary muszą przeżyć dziennie, czy nawet mniej. Więc myślę, że dopiero jak wejdziemy w te takie szczegółowe bardziej tematy, uda się pokazać, że ten kryzys jest, tylko że my Polacy jesteśmy do kryzysu przyzwyczajeni, bo mamy go permanentnie od 40, czy od 50, czy od 20 lat. Pewne rzeczy się poprawiły, oczywiście. Dzisiaj nikt z nas nie rozumie kryzysu jako problem głodu choćby, no ale jednak też to zjawisko się zaczyna pojawiać, zwłaszcza, prawda, gdzieś na peryferiach wielkich miast, jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, no to przecież tu jest problem niewątpliwie. Także kończąc ten pierwszy etap tego pytania, myślę, że jak wejdziemy głębiej, to będziemy mogli bardziej szczegółowo przybliżyć, że ten kryzys jednak jest. Tyle tylko, że my się oswoiliśmy trochę z nim żyć.